Jak na razie budynek dawnego ratusza w Chorzowie straszy. To ma się jednak zmienić. Dla obecnego prezydenta Chorzowa ratusz byłby dobrym miejscem na siedzibę metropolii. Powiem tak, przede wszystkim po raz pierwszy nadarzyła się okazja, że obecny właściciel zaproponował miastu, aby miasto przejęło obiekt. Nie ukrywam, że to jest efekt naszych wieloletnich działań już w tym kierunku. Z poprzednimi nie udało się porozumieć, czy też z powodu ceny, czy też z powodu innych powodów. Nie chciałbym o nich mówić, ale wiemy wszyscy, że ten budynek leży na sercu wielu mieszkańców miasta. Każdy zawsze się pyta, panie prezydencie, co z ratuszem, kiedy to coś z tym zrobicie i co z rzeźnią. No więc to były takie dwa główne tematy, które ludzi nurtowały. Dzisiaj jesteśmy na etapie, że ratusz po raz pierwszy jest szansa, aby miasto przejęło. W tej chwili odbywają się negocjacje co do ceny, co do warunków przejęcia tego budynku. Musimy zrobić ekspertyzę, w jakim on jest stanie, ten budynek. Wiele jeszcze pracy przed nami, ale najważniejsze jest to, że radni również swoją uchwałą wyrazili zgodę, aby miasto ten obiekt przejęło. Oczywiście co do siedziby metropolii, no jest to uważam obiekt najładniejszy i najbardziej odpowiedni, czy tak można powiedzieć, taki godny, który by mógł być tą siedzibą, tym miejscem siedziby. Po pierwsze, bardzo dobrze usytuowany, jego lokalizacja jest fantastyczna, bo jest blisko Sieniecówki, blisko dworca PKP, blisko głównych linii przelotowych wschód, zachód, biegnących Armii Krajowej, oczywiście tramwajowej i autobusowej. No i jego historyczne znaczenie. Był to dawny ratusz, Wielki Hajduk, potem Rathaus Bismarck-Hitte, tak, bo tak się nazywa ta dzielnica. No po wojnie miał niechlubną, bym powiedział, i w czasie wojny historycznie. Niech Libno ma tą przeszłość, ale mam nadzieję, że jest to epizod, który jest nieistotny dla naszych jego losów, a najważniejsze jest to, aby tą propozycję, ten pomysł zaakceptowało większość miast, aby właśnie tutaj w tym budynku zlokalizować, według mnie dla wszystkich, dobrym, dobrze położonym obiekcie i dla tych miast, prezydentów Dąbrowy Górniczej czy Gliwic, ta odległość i szybkość poruszenia się, że powiem, i dotarcie do budynku jest naprawdę fantastyczna i wezmą to pod uwagę. Koszty poznamy, wykonując dość szczegółową ekspertyzę, bo tak do końca nie wiem, jaki jest jego stan techniczny. Wiemy, że częściowo dach był wymieniany i budynek był zabezpieczany. Nie jest to skończone. Musimy to wszystko policzyć, ile by zostało jeszcze do skończenia. No, na oko eksperci, też inspektorzy szacują, że jest to parę milionów, może 10, może 11, może 12, ale mówimy o przedziale między 8 a 12 milionów złotych. Co o kandydaturze Marka Kopla na szefa metropolii sądzi obecny prezydent Chorzowa? No więc ja powiem tak, od początku mój wybór polegał na tym, że brałem głównie i wyłącznie pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów. I dopóki był taki układ, jaki był, czyli by dwie osoby, w postaci pana Kazimierza Karolczaka i pana mecenasa Staleckiego, z mojej oceny wynikało, że pan Karolczak ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o samorząd, bo pracował jako w samorządzie, jako wicemarszałek i również wcześniej miał też kontakt z samorządem. W tej sytuacji, gdybym miał obstawiać, gdybym miał dokonać wyboru, ja osobiście uważam, że pan Kopel ma dobre doświadczenie. Był przede wszystkim 20 lat prezydentem miasta Chorzowa. Na pewno to doświadczenie mógłby wykorzystać znakomicie, będąc szefem metropolii. Ma doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, ma też doświadczenie, ma też jak gdyby ogląd sytuacji, bo przecież cały czas mieszka w Chorzowie i wie, jakie są potrzeby nie tylko Chorzowa, ale i Katowic, i Gliwic, i Sosnowca, tak. A pamiętajmy, że to musi być osoba ponad podziałami i pan Kopel taki warunek spełnia, nie jest związany z żadną opcją polityczną, także tym bardziej powinien uzyskać konsensus, jeśli chodzi o ilość głosów. Na informacje, kto zostanie szefem metropolii i gdzie będzie jej siedziba, będziemy musieli trochę poczekać. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie.